Elizeusz, prorok wielki, wśród ludzi żył, słowo Boże niósł, w sercu ogień tlił. Król Jehu, wojownik, w sercu miał plan, by zniszczyć zło, które w kraju trwało. Elizeusz wezwał Jehu, by go namaścić, olej na głowę, by mógł królować w całości. Zadanie miał trudne, lecz serce miał czyste, był gotów walczyć, by zło znikło w gnieniu. Jehu ruszył w drogę z wiarą w sercu, by zniszczyć dom Achaba, wrogów wroku, z determinacją, z Bogiem u boku. Pragnął przywrócić pokój w kraju szerokim. Elizeusz, prorok wielki, wśród ludzi żył, słowo Boże niósł, w sercu ogień tlił. Król Jehu, wojownik, w sercu miał plan, by zniszczyć zło, które w kraju trwało. Elizeusz wezwał Jehu, by go namaścić, olej na głowę, by mógł królować w całości. Zadanie miał trudne, lecz serce miał czyste, był gotów walczyć, by zło znikło w gnieniu. Jehu ruszył w drogę z wiarą w sercu, by zniszczyć dom Achaba, wrogów w mroku. Z determinacją, z Bogiem u boku, pragnął przywrócić pokój w kraju szerokim. Walka była ciężka, lecz Jehu nie ustawał, z pomocą Elizeusza wrogów pokonywał. Zło zostało zniszczone, kraj odetchnął, ludzie znów w pokoju wiarę w sercu mieli. Elizeusz i Jehu przykład dla nas wszystkich, że z wiarą i odwagą można pokonać wszystko. Niech ich historia w sercach naszych trwa, byśmy w trudnych chwilach nie tracili wiary. Niech młodzież pamięta, że dobro zwycięży, że zło, choć silne, w końcu się poddaje. Zaufajmy Bogu, jak Elizeusz i Jehu, a nasze życie będzie pełne pokoju. Morał tej historii prosty, lecz głęboki, że w sercu wiara to klucz do wolności. Niech każdy z nas w codziennym życiu pamięta o tym, co w sercu najważniejsze.